Witam was, moi kochani. Słowo foch. Pytacie mnie tutaj, co to jest. Foch, czyli określenie pewnego zdarzenia przyczynowo-skutkowego w sytuacji, o której przyczyna żaden facet nie miał, nie ma i za jasną cholerę nigdy nie będzie miał. Tu oczywiście na koniec wykrzyk. Jednym z takich przykładów może być chociażby sytuacja z mojego prywatnego życia. Praktycznie wyszedłem po fajki i wróciłem po 2 latach, o czym oczywiście przeżyłem tutaj focha ze strony Ludmiły, która mi oświadczyła, że już mnie nawet nie pamięta, odwróciła się plecami, ja nie rozumiem, z jakiego powodu w ogóle ten foch jest. I to jest właśnie foch, czyli jakby wyjaśnienie nam w sposób dosadny, że kobieta jest niezadowolona z pewnego zdarzenia, które my uważamy, wiadomo, za dosyć przeciętne, nic nieznaczące w naszym życiu, choćby nawet jeśli prześpimy się z dziwką. Fochy występują i będą występować. Faceci nie fochują, my faceci nie mamy żadnego pojęcia, dlaczego takie zdarzenie, czyli ten foch, w ogóle miał miejsce. Bo dla nas coś, co dla kobiet jest jakimś tam znaczącym wydarzeniem, na które należy zareagować właśnie przytoczonym fochem, czyli jakimś obrażeniem się, odwróceniem, napięciem, wyjście, trzaśnięcie drzwiami, rzucenie talerzem. Dla nas z reguły jest to zdarzenie mało znaczące. Przyjmijmy przykładowo, przespaliśmy się z jakąś koleżanką, najczęściej jej koleżanką. Pamiętajcie, fochy mogą być stosowane jedynie przez płć damską. Jeżeli macie kolegę, który wiadomo fochuje, dzwonicie do niego, odpowiada wam jakimiś pretensjami, po czym rozłącza się, nie możecie się do niego dodzwonić, wysyła wam jakieś głupie SMS-y, to nie jest facet. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam do kolejnego odcinka. Na razie!